Jaszczuro ludzie. Kilkunastu. Wyszli zza wzgórza. Widzicie, pokazują was łapami. Któryś tam syczy jakieś rozkazy. Nadchodzą. Słyszycie tego podpułkownika. Wyjeżdża tutaj naprzód. Żołnierze! Formacja! Wydarł się. Widzicie gdzieś Litena? Nie, zniknął ci z oczu. Okej. Okay. Do Kevina. Kevin, rytm do walki. Okej, okay, spadali mi. Próbuję mu powiedzieć jakąś motywację, żeby wrzucił. Okej. Okay. Zmotywuję. Co on wam zagra? Zaśpiewam wam. We simply the best! Biegną. Rozbiegli się. Słyszycie majora. Nie. Za dużo. Panie pułkowniku, musimy się wycofać. Jest ich tu stanowczo za dużo. Co? Nie, będziemy walczyć. Danielu, kurwa, zobacz. Spójrz, w jakim stanie są twoi ludzie. W każdy dzień tygodnia walczymy z tymi skurwysynami, ale nie dzisiaj. Widzisz, że zawahał się? Wiesz co, mówię w tym momencie. Panie podpułkowniku, nawet ogier się boi i każe mu po prostu się tak poszarpać, ale żeby go nie zrzucić. Okej, okay, zrobimy sobie ten. Okej, okay, utrzymał się, widzicie, że ten szarpnął się. O kurwa, spokój, mówi mu. To co, walczymy czy nie? Widzicie, oglądają się na siebie ci. Dobra, Cromwell, kurwa, zaufam ci. Odwrót! Słyszycie ten, odwraca konia i zaczyna się wycofywać. Zaczyna biegnie do tyłu. I widzicie teraz chyba to, co zobaczył major. Z tyłu kolejni wybiegają. I następni. O kurwa. Jest źle. Jest ich tutaj 3, 4, 5, 6 razy więcej niż was. Odwrót! Odwrót, słyszycie? Ja pierdolę. Czy Jolt ucieka też? Tak, też biegnie. Też ucieka. To wiesz co, to mówię, podejdź tutaj, to cię odknebluję, tylko nie narzekaj, nie krzycz, bo znowu cię będę musiał zaknemlować. Bo łatwiej mu oddychać będzie, no nie? Mhm. Jeszcze nie za ten i wziąłem go szybko tam z biorą. Jasne, wyciągnąłeś mu tą szmatę z pyska. Okej. Udostępnianie ekranu robimy. Uciekacie, zostawiacie ten za sobą te kamienie, typu bojowisko. Uciekacie. Kto ma połowę szybkości? Ja. Test atletyki. Atletyka. Aha, na disadvantage. Tak? Tak. Jolt z tobą. Już, tylko muszę zobaczyć, jaki mam bonus do atletyki i już ci mówię. Mam tu kartę przy sobie, wszystko nawet sobie wydrukowałem. Test atletyki na disadvantage 13. Okej. Okay. Zostajesz troszeczkę w tyle. Troszeczkę. Reszta ucieka. Zróbcie sobie wszyscy test atletyki teraz. Jeszcze raz tak mam robić? Jeszcze raz tak. Mówię do Jultry, żeby Julta pomógł magicznie Paladynowi, naszemu Grittowi. Domyślnie, okay. Na mechanikę mówię jej, żeby użyła poprawę atrybutu. Jasne. Zaklęcie. Okej, okay, Julta siebie rzuci zaklęcie. Na następny test będziesz miał advantage. Na to jeszcze nie zdąży. Czyli w tym momencie mam 17 i 13 na kości, to 17 atletyki. Okej, okay, podtrzymujesz tempo, nie zostajesz więcej z tyłu. Biegniecie, utrzymujecie tempo. Krajobraz się przesuwa, drzewa zostają z tyłu. Ci Juanti nas ścigają? Widzisz, nie, możesz się zostać, zrobić ten, zostać, obejrzeć się, poświęcić akcję, żeby się rozejrzeć. Widziałeś zgraje jeszcze ludzi, nie widziałeś żadnego Juanti jeszcze. Możesz zobaczyć, czy jakiegoś widzisz. Chcesz zobaczyć? Test, musisz na chwilę zwolnić i obejrzeć. Akcja to jest. Tak robię rozpoznanie. No to rób. Ponieważ nie biegniesz w pełnym tym, zostajesz z tyle. I co mam zrobić? Rzucić kostką? Percepcją rzucić, no.
To nie widzę ich normalnie, tylko trzeba rzucać. Rozglądasz się. Mam na kości 14. 14, okej. Okay. Widzisz kilkudziesięciu jaszczuro ludzi. Nie zauważyłeś od razu, pierwszy rzut oka, żadnego Yuan-ti, żadnego takiego wężowatego stwora, jak tamta ta samica była, którą widzieliście. Ale jest ich dużo. Widzisz, że jest ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I zaczynają was flankować z tej strony. Podaję raport o sytuacji. Mhm. Widzicie, ten szarak biegnie, zwolni. Czekajcie, on był tutaj. Więc zwolni tutaj. Odwróci się i puści strzałę. Zrobi tego Heartbreakera, czyli zrobi dwa ataki za jeden, kosztem jednego. Okej, okay, trafił. Obrażenia. Jednego zabił, drugiego ranił. Czy któryś jest na 40 metrów? Tak. Okej, okay, to odwracam się i w najbliższego Firebolta z tej obręczy. Rzucę na trafienie. Litten, co robisz? Uciekam. Okay. Litten, jeżeli Litten ucieka, jeszcze nie daj Boże spali punkt ki, to on tam po prostu już jest. On wiesz, już jest w domu. Wiesz, gdzie jest. Tak. Jest w mieście, zajmuje kalczma. Ile Ben? To się rzuca na... No trafienie. Inteligencję, tak? Tak. No to 14. Inteligencja, tak. 14. Czekaj, upewnię się. Chyba trafiłeś. Ale jeszcze double checka zrobię. Mam niski rzut, więc akurat taki na przetestowanie. No. Nic nie dorzucam. Sprawdzam, jacy są twardzi. A mi się zwoją. Sneaky motherfucker. 14? 14. Wziął na tarczę. Pff, wolność. Taka zaczerwieniłaś, osmoliła. Wziął na tarczę. Okay. Po raz kolejną turę robiłeś coś, nie biegnąć, znowu zostajesz z tyłu. Szarak, po raz kolejny też nie biegnie, strzela z łuku. Zostaje z tyłu. To jest kurwa, słyszysz ci majora. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Dziewięć javelinów szaraka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć w ciebie. Dwadzieścia jeden na trafienie, 16 na trafienie. Komu to w ciebie, w ciebie. 22 na trafienie, 11 na trafienie, 9 na trafienie, krytyk. Czyli wchodzi krytyk on... Krytyk jaki? No krytyk, krytyczny krytyk. 20. Znaczy gościu się nadział na włócznie, czy chce mi nie, zabić... Nie, prawdopodobnie wybi ci oko. Ile? No to nie, to nie trafia tego krytyka, lak. Okej. To tylko 19. Dobra, to dwa. Zwykłe trafienie, tak? To trzy wchodzą, no. Trzy wchodzą, tak? Okej. Okay. Rzucamy. Cztery. Sześć. Siedem. Teraz. Siedem. 17. Teraz generatorem zrobię 9 javelinów temu. Raz, dwa, trzy, cztery weszły. Zrobimy jeszcze cztery. Pięć weszło w szaraka. Pięć zrobimy też generatorem, będzie szybciej. Uff. 37. Widzicie, że jeża z niego zrobili. Mają te javeliny takie cienkie, długie jak igły, takie słomkowate są. Jak ich rzucają, tak się wyginają, jak w locie, jak lecą, tak się gną. Ponabijały go, widzisz, zawył tak z bólu i prawie przykrąg. Ty tak samo jesteś naszpikowany. Okej, okay. Kolejny test atletyki. Wszyscy testują? Wszyscy. Advantage, tak? Czyli na tak, normalnie. Advantage. Advantage normalnie też. A czy to teraz jest na pojedynczy raz, czy na jakiś czas to trwa? To jest póki trzyma koncentrację, chyba godzinę trwa. Okej, okay, to...
Mam w takim razie 20. Nie okay. na kości, ale 20 po prostu. Okej, okay, troszeczkę nadgoniłeś. 12. Litten, gdzie ty jesteś? Troszeczkę zostajesz tyle. Znaczy nawet świadomie bym chciał zostawać trochę w tyle, żeby w razie czego podbiec i pomóc któremuś biec. Okej. Okay. Maciej, co mówisz? Mam krytyczną 20, na kości 20. A co robiłeś? No, uciekałem, tak? Okej, okay, jasne. No to nadganiasz, załóżmy tutaj, nadganiasz 3. Tutaj, nadganiasz. Szarak. Szarak zostaje z tyłu. Zranny. Dopadają do niego. Ja ci mali. Troszeczkę za małą skalę zrobiłem. Drzewo się powiększyło. Też tu powiększymy troszeczkę. Dopadli do Szaraka? Dwóch dopadł do Szaraka, tak. Widzicie, major usłyszał, zatrzymał się. Zwalnia. Zwalnia, rozgląda się. Widzi ciebie, że jesteś ranny. Widzi, że ty z tym Joltem... z tym Joltem zostajecie też troszeczkę z tyłu. Jero zobaczył, że on zwalnia, też dobiega. Odbijcie na południe, idźcie tam przez jeden dzień, cały dzień marszu i zaczekajcie tam na mnie, dołączę do was. Co ty robisz? Mówi ten Gerard. Co robisz? Ratuję swoich ludzi. Widzicie, że zatrzymał się i po prostu zrównał z nimi, wpadł tam do niego. 18. Widzicie, że ten zabił tego. Kiedy odbiegał, mówi, wyciągnął flaszkę swoją, Gerard, weź to! Widzicie, ten biegnął, oglądając się, zapomniałeś? Mikstyry już na mnie nie działają. Widzicie, że wpadł na tego, zabił tego jaszczura człowieka. Spierdalaj stąd! Widzicie, że odepchnął tego Szaraka. Szarak, zataczając się taki z tymi, nadziany włóczniami, ucieka. Dobiegam do Szaraka i pomagam mu tak okay. pod pachę i dobiegam do Palladyna. Z nim. Mhm. Okej, okay, dobiegasz do Palladyna. Ciągniesz go. No. Wygrito, pomóż mu, proszę. Dobra. Czyli tak, ja już mam tego... Zrób sobie atletykę, żeby się zrównać tym, z Benem. Atletykę to ja mam advantage w tym momencie, tak? Tak. Dobra. No, to już jest 24. Okej, okay, zrównujesz się z nim. Dobra. Czekaj, rzucimy za tego. Dwójka, Jolt się wyjebał. Nie. Brakuje ci trochę. Wleczesz Jolta za sobą. No, jeżeli go wlekę, to wlekę po prostu, wiesz, no. W tym momencie... Zwolnij, kurwa, go wlekę, ten Jolt wlecze. Wyjąłeś mi knebel. Zwolnij, kurwa! Zabił jednego. Od drugiego zaczął uciekać. Opportunity tak zebrał na tarczę, odbiegł tutaj troszeczkę, a wybiegniecie cały czas. Okej. Ci tutaj flankują was od tej strony. Kilka javelinów poleciało. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery tutaj w waszego tego podpułkownika. Nie trafi. Jeden w konia i drugi krytyk w tego. Waszego 6, 14 krytykiem zebrał włócznią. Czekaj, co dania. Dostał 14. Przybił mu włócznią rękę do ciała. Koń dostał za. No za 5 tylko dostał. Musnęło konia. Szarpnął się. Nie utrzymał, spadł z siodła. Zdupnął. Ojej! Widzicie, że zawył z bólu. Koń... Widzę to? Tak, koń się szarpnął i zatrzymał. Jeżeli to widzę, to telepatycznie do konia, żeby po prostu podszedł pod tego podpułkownika, żeby mógł na niego okay. wsiąść. Okej, okay, podszedł, zaczekał, jasne. Widzicie, że on tutaj...
próbują zastawić wam drogę, przeciąć wam drogę od tej strony. Widzicie, i tutaj do majora dopadają. Powoli traci tylko z oczu wśród tego robactwa. Otoczony. Wy się oddalacie. Dopada do niego ta fala tutaj tych jeszcze ludzi. Przewrócili go. Widzicie tylko opadające ostrza tych jeszcze ludzi. Walą, rąbią go. To znaczy on się przewrócił? On się przewrócił, tak. Przewrócił go. Widzicie, Derot się zatrzymał. Kurwa! Widzicie, no dalej, zrób to! Słyszycie taką eksplozję. Widzicie, rozrzuciło tych, zepchnęło ich, podniósł się i zbiega z wzgórza. Tracicie go z oczu. Ale już was nie gonią. Zajęły się nim. Biegniecie, ile macie siły. Biegniecie na to, ile wam starczy wytrzymałości. Czujecie płomień w płucach. Zasycha wam w gardle. Nogi drętwieją. Zwalniacie po kilkunastu minuta takiego wysiłku. Zwana się do marszu i później do zwykłego, po prostu idziecie już, zwykłego chodu. Idziecie, zostawiacie za sobą, tracicie kochanego człowieka. Nie wiecie, co się z nim stało, ale nie ma go z wami.